Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy ogłosiło konkurs ogólnopolski dla szkół na projekt na temat lokalnej historii. Zgłosiło się kilkadziesiąt szkół i 13 zostało wybranych, w tym nasza szkoła. Każdy, kto wychodzi i mówi, pamięta, że to, co było na kartce, to były wytyczne. Żeby nie szukać w pamięci, jak brzmiało następne słowo i żeby się nie zaciąć. Jak zapomniałeś, co było napisane, to ty mówisz, stosujesz synonimy, mówisz innym słowem, opisowo, prawda? Franciszek Twaruk, o którym opowiadamy w naszym widowisku, był przede wszystkim nauczycielem i kierownikiem dawnej szkoły powszechnej w Luboczy, ale był także wielkim społecznikiem. Postanowił edukować także dorosłych. Polegało to na zakładaniu szkółek pszczelarskich, sadowniczych. Wybudował dom ludowy w Luboczy, założył straż ogniową, no i zelektryfikował Lubocze już w 1946 roku. Chodził po domach i zbierał pieniądze, ale ludzie mówili: prędzej mi tu coś wyrośnie, niż w Luboczy będzie prąd. W drugim domu mówili: nie mam co jeść, a będę dawał na prąd. Widowisko narracyjne nie jest stricte przedstawieniem teatralnym. Uczniowie nie uczyli się ról na pamięć, nie był to proces długotrwały, wyćwiczony. Widowisko polega na spontanicznym mówieniu o czymś, co się ma już w sobie. Zimie pobiegł do mamy. Mamo, mamo, mogę iść nad wodę, poślizgać się? Ale Franiu, wody są bardzo drogie i trzeba je oszczędzać. Nie bój się, jakoś sobie poradzę. Szybko pobiegł na dwór i ślizgał się boso. Dzięki temu projektowi młodzież nie tylko poznała wspaniałą postać Franciszka Twaroga, która może być wzorem dla nas również teraz, w dzisiejszych czasach, ale na przykład dowiedziała się, jak wyglądała dawna szkoła. Stare ławki, dzwonki szkolne. Zimowe, grudniowe wieczory ojciec Franka zapraszał do domu sąsiadów. Wspólnie siadali przy wielkim stole i opowiadali sobie historię o duchach, czarodziejach i wiedźmach. Dzieciom nie wolno było słuchać takich opowieści i musiały iść spać. Pewnego razu, gdy nikt nie widział, Franek szmychnął poduszko i z wypiekami na twarzy słuchał opowieści. Donki, do krasnoludków będziemy robić butelek, który ja już powcięłam wcześniej. To jest dół domu, czyli piwnica i pierwsze piętro, a to jest dach. Dzisiaj w Ardzonie Ośrodka Kultury Norwida odbywają się zajęcia Kreatywny Recykling. Przeznaczone są dla dzieci od 6 do 12 roku życia. Mamy już dosyć sporą grupę, która zdążyła się zebrać od przeszło roku. A mogę teraz tutaj przykleić dach? Teraz? Hasłem naszych zajęć jest: nie wyrzucamy, a wykorzystujemy w kreatywny sposób. To znaczy namawiamy dzieciaki do tego, żeby zbierały albo plastikowe butelki, albo rolki po papierach toaletowych, zakrętki, stare gazety, opakowania po produktach. Wszystkie rzeczy, które mogłyby być wyrzucone i które zazwyczaj trafiają do śmietnika, namawiamy dzieciaki, żeby zbierały te rzeczy, żeby przynosiły do nas i później na podstawie tego, co zostanie do nas przyniesione, co też same uzbieramy, wymyślamy, co można by było z tego zrobić. Także na każdych zajęciach temat jest inny. Robiliśmy zwierzęta, robiliśmy pojazdy, robiliśmy samoloty, robiliśmy statki kosmiczne, oceany, potwory morskie, bałwanki i pingwiny. Juleczka, pokaż, jaki śliczny domek zrobiłaś. A ja zabieram taki, to zniszczenia ten domek. Dzięki tym zajęciom zauważyłyśmy, że dzieci uczą się tego, że należy dbać o środowisko naturalne, że należy też dbać o to, co i w czym kupujemy. Dzieci już myślą o tym na etapie samego kupowania rzeczy, że z tego opakowania można będzie coś wykonać nowego. Największą nagrodą dla nas jest to, że mamy przychodzą i mówią, że ich dziecko nie może się doczekać kolejnych zajęć, ale to nie jedyna nagroda. W tym roku zostaliśmy uhonorowani Nagrodą Złotego Słonecznika 2013 przez portal Czas Dzieci. Mała Ardzona Kreatywny Recykling otrzymała tą nagrodę w kategorii logika. Lubię te zajęcia dlatego, że robimy z fajnych rzeczy. Zbudowałam klasnelkę i chatkę. On ma na imię Komboj, a chatka Muchomorek. Zbudowałam domek magika, pośrodku mieszka magik. Ten domek nazwałam kolorowy łamacz, a tego siwobrody, bo ma siwą brodę.
Leszek Dudka przez 93 lata swojego życia, bardzo twórczego, zbudował ogromny dorobek artystyczny, na który składają się obrazy, ceramika, rysunki. Jest artystą wyjątkowym. Jest niezwykle czułym na wszystko to, co dzieje się wokół niego, wokół tematów dotyczących szeroko pojętej ludzkości czy społeczności. Jest artystą ciągle twórczym i nie zaprzestał rysowania. Jest obecny, nie zamyka się w pracowni, widzi świat wkoło, widzi ludzi, ich słabości i takie też są jego prace, niezwykle zaangażowane, dynamiczne i mogę śmiało powiedzieć młodzieńcze. Leszek Dudka gości po raz kolejny w naszej galerii, a wiąże się to też z tym, że jest dla wielu artystów nowochódzkich wielkim przyjacielem i orędownikiem. Wystawa jest niezwykła z tego względu, że kiedy widzimy zwierzęta w sposób tak płasko i grubo obrysowany, nie doszukujemy się w tym malarskości i wszystkiego tego, czego spodziewać się można po twórczości artysty z wizjami, z projekcjami. To jest pewien charakterystyczny dla Dudki sposób na emocjonalną, bardzo ekspresyjną formę nadania kształtom, dynamiki, bryłowatości. Moją dewizą w twórczości to jest spontaniczność i podświadomość. Ja sam przeważnie nie wiem, co ja chcę zrobić. Dla mnie to większość, duża część moich dzieł, mówiąc górnolotnie, sama mnie zaskakuje.